Witajcie z tej strony, Artur, a to jest moja pogadankowa seria, gdzie biorę świeże tematy albo evergreenowe tematy, zjawiska z branży gier i chciałbym z wami po prostu o nich porozmawiać, podyskutować, jak więc najważniejsze dla mnie są wasze komentarze. Tak więc pod tym filmem, jeżeli macie swoje zdanie na ten temat, a wiem, że macie, bo piszecie komentarze, to pod tym filmem, po obejrzeniu tego filmu, zapraszam was do komentowania, zapraszam was do wyrażania swojego zdania i do polemiki ze mną, bądź dyskusji, bądź zgadzania się. Porozmawiajmy na ten temat, bo temat jest naprawdę, moim zdaniem, ciekawy. To, co widzicie z tyłu, to jest Atomic Heart i to jest gameplay z Gamescomu 2022. Gameplay pokazujący trailer i gameplay potwierdzający okienko wydawnicze, o którym wiemy od dłuższego czasu. Wiemy, że ta gra wyjdzie w 2022 roku. Były spekulacje i dużo ludzi myślało, że będzie przeniesiona znowu premiera, bo już chyba kilka razy była i bardzo dużo obiecali twórcy tej gry, pokazywali CGI trailerów. Ta gra powstaje chyba z 6 lat i powstaje w bólach. Wiem z plotek branżowych, że dużo tam było, z plotek branżowych i patrząc na oferty pracy od tego studia, że tam była duża rotacja pracowników, duża rotacja programistów i to nigdy, wiecie, długi czas developmentu i rotacja pracowników i takie problemy nigdy nie zwiastują dobrze i nigdy nie zwiastują dobrej gry. Mogę się mylić, oczywiście. Dlatego ja rozumiem, że można się tą grą jarać, bo wygląda fajnie. Za chwilę sobie porozmawiamy, dlaczego się można jarać, ale ja jestem z dwóch powodów wątpiący i nie jaram się tą grą. I ten drugi powód omówimy sobie później, głębiej. Więc Atomic Heart. Dlaczego można się jarać tą grą? To sobie przyjmijmy. No, wygląda naprawdę fajnie. Wygląda super, bo ta estetyka taka radziecka, ten wschodni twist na cyberpunk mi bardzo odpowiada. Oczywiście ideologia do śmieci, polityka do śmieci i samo wiecie, samo to ideologiczno-polityczne i działania Związku Radzieckiego i to, co się działo na bloku wschodnim przez ostatnie lata. Od rewolucji październikowej, no to nie popieram absolutnie, ale sama estetyka do mnie uderza i znaczy do mnie uderza, podoba mi się sama estetyka, nawet język rosyjski mi się podoba jako język. Nie podoba mi się oczywiście to, co robi państwo rosyjskie, to, co teraz się dzieje. Absolutnie wiecie z moich filmów, że potępiam wojnę na Ukrainie, w sensie wojna na Ukrainie, potępiam napaść Rosji, potępiam całą politykę Rosji, która teraz jest i to, co się dzieje. Ale sama estetyka do mnie przemawia, ponieważ urodziłem się w latach 90. w Polsce, gdzie to była postkomuna i jakoś wychowałem się w tym, jakoś to do mnie trafia i podoba mi się to. Tak więc to może się podobać, ten właśnie wschodni twist na cyberpunk, sama formuła, walka wygląda okej. Wygląda. Wygląda jak Bioshock, tylko zrobiony na wschodzie Europy. Konkretnie, na wschodzie Europy, więc może się to podobać, jest to takie świeże i jest to spoko. Więc można się tą grą jarać, dużo ludzi się tą grą jara, ale ja nie, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest czysto pragmatyczny. Gra jest od wielu, wielu, wielu lat w developmentie, tak jak mówiłem, że mieli problemy kadrowe, kusili nas z trailerami, CGI, i nie pokazywali bardzo dużo gameplayu, trochę się pozmieniało w koncepcie chyba tej gry i ta gra moim zdaniem nie wygląda na grę, która by wymagała 6 lat w developmencie. O co mi chodzi? Są gry, które są ogromne, wielkie, z taką ilością kontentu i z taką ilością i na takim poziomie i z takim budżetem, że naprawdę te ileś tam lat w developmencie jest jakoś usprawiedliwione. Dobrze. Cyberpunk nie jest usprawiedliwiony, bo też był długo w developmencie, był bardzo duży budżet, dużo ludzi przy tym pracowało i co? I nie wyszło. No nie wyszło. Moim zdaniem, średnio wyszło. Tak więc ta gra wygląda jak typowy europejski AA Indie Premium. Nie wygląda jak AAA,
studio, w które się zajmuję tym, chyba nie stworzyło niczego więcej takiego konkretnego. Nie wygląda jak z budżetu, znaczy sama skala tego projektu nie wygląda jakby to był AAA, mogę się mylić. Znaczy wygląda spoko, wygląda ładnie, ale wygląda na jak typowy, Amerykanie mówią na to Eurojunk, czyli europejska gra ze średnim budżetem, która wiecie, w Europie osiągnie sukces, a może na świecie nie. Tylko, że ona ma potencjał, żeby osiągnąć na świecie sukces. I lata w developmentie, problemy i te obiecanki, po prostu brak konkretnych gameplay. Dopiero chyba rok temu otrzymaliśmy jakikolwiek gameplay. Tu jest też troszeczkę gameplayu w tym trailerze, który leci za mną zalupowany. Sprawia, że wątpię. Wątpię w tę grę, czy ona będzie spoko, czy ona będzie fajna, czy ona, wiesz, wiecie, sąsiądzie. I jako dewelopera gier też troszeczkę wątpię w ten tytuł, czy nie będzie wydmuszką. Oby nie. Znaczy, oby nie. No, może nie. Może tak, może nie. Druga kwestia jest bardziej natury moralnej. Można to tak powiedzieć. Bardziej natury moralnej. Otóż, wszyscy wiemy, co się dzieje na Ukrainie. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, nie popieram wojny na Ukrainie, znaczy wojny, nie popieram rosyjskiej napaści na Ukrainę i tego wszystkiego, co się dzieje i polityki Federacji Rosyjskiej i tego wszystkiego, co się dzieje i co się stało. Tak więc wszyscy wiemy, co się dzieje. No, Rosja nie jest tutaj dobrą stroną, to jest najmniej. No jest po prostu napadła brutalnie na inny kraj i przez to i u nas są problemy, w Europie są problemy, wszędzie mamy problem. Więc jest taki sprawa jest taka, że to jest rosyjska gra. I oczywiście możemy sobie teraz urządzić dysputę na kilka godzin, czy już słyszałem takie dyskusje, czy powinniśmy banować całą rosyjską kulturę przez to, że i wszystko, co wychodzi z Rosji, przez to, że Rosja napadła, rząd rosyjski, wojsko rosyjskie napadło na Ukrainę. Nie chcę uruchamiać tej dyskusji, czy całą kulturę możemy brać pod to, czy kultura, w ogóle wykroimy z tej dyskusji tutaj całą kulturę, nie będziemy dyskutować o tych, którzy już nie żyją, nie mogą się wypowiedzieć, ok? Bo tutaj to jest bardziej skomplikowana sprawa i nie chcę tutaj poruszać, ale oni, te studio istnieje. Tak więc nie anulowałbym całej kultury rosyjskiej, bo to jest, no wiecie, taki cancel culture bez żadnego opamiętania nie jest nigdy dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem. Zawsze trzeba się zastanowić, zawsze trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście faktor tego, że pochodzą z Rosji, jest dużym faktorem na min, w sensie jest takim faktorem, że trzeba podjąć jakiś statement. O co mi chodzi? W sensie, jeżeli jesteś artystą, jeżeli tworzysz kulturę rosyjską, to nie można, to trzeba się określić moim zdaniem w tym momencie. Trzeba się określić, czy jesteś za tą wojną, czy nie jesteś za tą wojną. Czy popierasz rząd rosyjski, czy nie popierasz tego rządu rosyjskiego, czy zamierzasz jakkolwiek przestać wspierać rząd rosyjski, w sensie wyjechać z Rosji, czy nie zamierzasz? Czy masz w ogóle możliwość? Bo jeżeli nie masz możliwości, to wiadomo, no nie możemy, wiecie, powiedzieć, masz się wyprzeć wszystkiego i masz na wizji powiedzieć tam, że walić Putina i walić rząd rosyjski, musisz to powiedzieć, nie? A następny dzień FSB, czy inna służba wbije im po prostu do domu i coś się stanie złego. Ale są artyści rosyjscy, którzy albo po prostu się ustosunkowali negatywnie do tego, co się dzieje, negatywnie do tego, do wojny i do tej napaści, albo negatywnie do rządu, albo po prostu negatywnie do tego wszystkiego, do rządu i się odcinają. I moim zdaniem, jeżeli taki statement powstaje, że ej, jesteśmy z Rosji, ale wiecie, no to jest narodowości się jakby, tego gdzie się urodziłeś się nie wybiera, jesteśmy tutaj, ale nie wspieramy tego, nie wspieramy tej wojny i są tacy artyści, którzy to zrobili z Rosji.
I nie widzę problemu, żeby takich artystów wspierać, żeby takich artystów słuchać i żeby takich artystów, czy takich grupy ludzi dalej wspierać, kupować ich dzieła i oglądać. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Tylko jest jeden problem. To jest rosyjska gra. I twórcy od początku milczą, więc nie wiemy, jaki jest ich statement. Nie wiemy, czy popierają tą wojnę, czy popierają rząd rosyjski, czy nie. Nie wiemy, czy dalej są w Rosji, czy na przykład wspierają, specjalnie zostali, znaczy wiem, inaczej. Wiemy, że wyjechali z Rosji i w ogóle spółka jest zarejestrowana na Malcie, czyli jest ładnie zoptymalizowana podatkowo. Jest na Malcie, Tencent jest dużym udziałowcem tej spółki, wiemy, że wyjechali z Rosji, ale nie ma żadnego statementu od twórców. W sensie, jeżeli wyjechali z Rosji, to są teoretycznie bezpieczni. Oczywiście wiem, że służby specjalne rosyjskie już kilka razy pokazały, że tacy bardziej zbuntowani, albo byli agenci, którzy ujawniają jakieś dane, mogą dostać herbatkę z Polonem, ale jest dużo, tak jak mówię, jest dużo przykładów twórców i ludzi, którzy po prostu powiedzieli nie dwaj nie, że się sprzeciwiają i nie wspierają. Oni wyjechali z Rosji, ale nigdzie, poprawcie mnie, nigdzie nie widziałem i czytałem też artykuły, robiłem research, nie widziałem statementu, że się odcinają od tego, choćby się odcinają. No, bo ja nie. Choćby statement, że odcinamy się od tego, nie wspieramy tego, odcinamy się, nie jesteśmy polityczni, chociaż to też dla mnie jest trochę niezrozumiałe, ponieważ to nie jest polityka. Goddammit. Jeżeli za twoją granicą, czyli jak w Polsce, nie? Jeżeli za naszą granicą spadają bomby i giną ludzie, to nie jest polityka. Jeżeli mamy teraz kryzys uchodźczy związany właśnie z wojną na Ukrainie i wiecie, prąd, wiecie, wszystkie ceny wzrastają, coś, co wpływa na nasze życie bezpośrednio i to zagraża naszemu życiu, bo i zagraża nam wojna, i zagraża nam brak gazu, i zagraża nam brak węgla, i zagrażają nam wysokie ceny żywności, paliwa, wszystko, nie? To już nie jest polityka, to jest nasza rzeczywistość. Więc nawet nie było statementu, że się odcinają od tego, że wiecie, takiego dodge the bullet, czyli wiecie, odcinamy się od tego, nie chcemy być polityczni, odcinamy się od tego, chcemy robić gierki, bla, bla, bla. To by już wystarczyło w jakimś sensie, ale nie mamy nic. Czyli wyjechali z Rosji, ale możliwe, że ze względów bezpieczeństwa albo ze względów finansowych. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa. No i to są dobre powody, wiecie, nie będę nikogo negował. Ale brakuje mi tego. Brakuje mi tego powiedzenia właśnie, że nie wspierają tego, co się dzieje. I dla mnie osobiście, nie narzucam nikomu swojego zdania, ale dla mnie osobiście bez tego statementu nie będę jest to drugi powód, dla którego nie jaram się tą grą i naprawdę przeżyję, jeżeli nie zagram w jedną grę, nawet jeżeli byłaby super zajebista, najlepsza na świecie, przeżyję, jeżeli nie zagram w jedną grę, nie jest to mi do życia niezbędne, a jeżeli jest to sprzeczne z moimi poglądami, jeżeli jest to sprzeczne z tym, co czuję i bym się czuł źle, grając, jakby wspierając finansowo twórców, którzy wspierają, bądź nie wiemy, ale wiecie, właśnie nie wiemy, więc możliwe, że wspierają, możliwe, że wspierają to, co się dzieje i rząd rosyjski napaść na Ukrainę, to nie zagram w tę grę. Po prostu. Jest to sprzeczne z moimi uczuciami. Jest sprzeczne z moim poczuciem jakimś tam moralnym. Może jest to naiwne. Może, wiecie, można powiedzieć, że nie zbawię, nie uratuję nikogo robiąc to, nie zbawię świata robiąc to, nie pomogę nikomu robiąc to, ale chcę być zgodny sam ze sobą i to też jest ważne. I chcę być zgodny sam ze sobą, z moimi poglądami, z moimi odczuciami. Po prostu czułbym się źle,
grając w Atomic Heart bez takiego statementu. I czuję też, że jest problem. Microsoft też ma problem z tą grą. W sensie ona, ten trailer nie był na Opening Night, albo Microsoft i w ogóle branża. Ten trailer nie był na Opening Night. Ten trailer nie był na chyba Future of Games, na jakiejś konferencji zbiorczej. Ten trailer został wypuszczony po prostu. I oczywiście dużo ludzi go zobaczyło i ma bardzo duże wyświetlenia, bo dużo ludzi czeka na tę grę. Ale coś czuję, że jest problem. Jest tutaj problem właśnie z tą produkcją i coś czuję, że tylko nie tylko ja tak sądzę. I wiem, że to jest mieszanie polityki, ale tak jak mówiłem, to nie jest już polityka. Jeżeli to nie jest już, że jeden poseł powiedział A, drugi B, tylko nasze realne jakby życie i moje, najważniejsze dla mnie to są moje realne odczucia. Tak więc jeżeli wy nie macie z tym problemu, go for it. Jeżeli czujecie się z tym dobrze, albo macie to w dupie, no okej, okay, to jest wasza, wiecie, wasze poczucie i wasze uczucia, wasze myśli. Jeżeli dobrze się z tym czujecie, to okej. Okay. Widziałem jeszcze takie głosy, że moralnie będzie spiracić tę grę, żeby nie wspierać ich twórców. Ja ogólnie piractwa nie popieram w ogóle, ani co do... To możemy sobie zrobić o tym filmik w ogóle. Hashtag temat na kolejny film. Nie popieram piractwa w żadnym stopniu, ale w tym... Ciężko mi orzec, w tym, wiecie, bardzo chcesz zagrać w jakąś grę, nie chcesz się odcinać od jakichś tam elementów kultury, które są dla ciebie ważne. Nie chcesz się odcinać, a z drugiej strony chcesz wspierać, więc piracisz. Nie jest to jakiś wytrych. Nie jest to good way to... Sorry za to angielszczyzny. Nie jest to dobra droga, moim zdaniem, ale jest to jakiś wytrych. I jest to jakiś wentyl, którym można... Wytrych, wentyl, jakiś backdoor, którym można pójść, więc... Nie mówię, że to jest dobrze, nie mówię, że to jest źle. Jest to, tak, jest to jakieś wyjście. Ja tego nie będę robić na pewno. I... Nie zagram w Atomic Heart, dopóki właśnie nie będzie czegoś w tym stylu. Wiem, kontrowersyjny temat, ciężki temat, no ale czasy są ciężkie i tematy są ciężkie nawet w gierkach. Tak więc powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie? Czy zagracie w Atomic Heart? Czy nie przeszkadza wam to, że jak nie ma jakiegoś statementu? Albo moje pierniczenie w ogóle jest zbędne, ponieważ powstał jakiś statement w czasie trwania tego, w produkcji tego filmu, albo jeszcze wcześniej. Chociaż robiłem research, ale mój research może być nie do końca dobry. Jeżeli jest taki statement, no to myślę, że nie ma takiego problemu, żeby w to zagrać. Napiszcie mi w komentarzach. To jest seria, w której chcę podyskutować z wami i jest to mieszanie, tak jak mówiłem, jest to trochę mieszanie polityki z grami, ale to już się wszystko wymieszało, więc żyjemy w takich czasach, jak żyjemy i na takie rzeczy czuję ja wewnętrznie, że chcę zwracać uwagę po prostu jako człowiek, jako osoba. A więc napiszcie mi w komentarzu, dajcie w łapkę w górę, dajcie w łapkę w dół, jeżeli uważacie, że totalnie pierdzielę głupoty, i tak tego nie zobaczycie, no. Ale zapraszam do dyskusji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.